Fliperzy to złodzieje żerujący na cudzym nieszczęściu i niewiedzy. Przekonajcie mnie, że jest inaczej. Mamy taką zasadę, że nie schodzimy poniżej estymowanego zysku na poziomie 100 tysięcy. Czy jest bańka? Ja uważam, że nie. Natomiast w takich lepszych lokalizacjach, mówimy tutaj o aglomeracji warszawskiej, udawało nam się osiągać zyski na poziomie 250-290 tysięcy. Każdy moment jest dobry, żeby zacząć. A tylko ja zawsze to podkreślam, należy się do tego bardzo dobrze przygotować. Inwestowanie z deweloperem polega na tym, że deweloper daje nam gotowe nieruchomości. Jak przekonać dewelopera, żeby został waszym inwestorem? A czy to jest z kolei teraz obecny czas dobry na e, rozpoczęcie inwestycji deweloperskich? Nie mieliśmy, przysięgam na te 120 flipów, które wykonaliśmy, nie mieliśmy ani jednej sytuacji, w której ktoś by mi powiedział, że ja na nim zarabiam. Jeździmy, e, myślę, że luksusowymi autami. Ładnie wyglądamy na tej okładce? Cacy, no jak Nie zurnal. gadaliśmy ze sobą. Trzy dni. Kanał napędzają, sklep Rentiera miejsce, gdzie znajdziesz biznesowe książki, prasę, a także kupisz bilety na najciekawsze networkingi w Polsce Renewi, czyli funkcjonalne projekty, projekty, które sprzedają. Witajcie z nami dziś. Iwona Marszał-Majewska i Arkadiusz Majewski. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Iwona i Jarek to fliperzy, deweloperzy i umówiliśmy się, że tego nie będziemy mówili, ale powiem e, pasjonaci nieruchomości, bo wszyscy mówią, że są pasjonatami, tak? Ale wy my jesteśmy naprawdę. My jesteśmy <laughs> najbardziej. My jesteśmy najbardziej. <laughs> Dobra, to o tym dzisiaj pogadamy i to na pewno wybrzmi z naszej rozmowy. Jesteście też bohaterami okładki najnowszego numeru Strefy Nieruchomości. Jak się czujecie, jak wchodzicie na przykład do Empiku i widzicie swoje twarze na okładce? No, mamy kilka zdjęć kilka filmów z takich nagrań, bo, bo wizytach tak w różnych empikach. Bardzo przyjemne uczucie. Zresztą sporo znajomych osób do nas dzwoniło. Z gratulacjami, z informacją, że super się prezentujemy, także bardzo, bardzo przyjemne uczucie. A czujecie jakąś taką większą presję, że teraz jak jesteście na okładce, to, to nie wiem, trzeba lepiej składać zdania, przemyśleć, co się mówi cztery razy, a nie dwa razy. Ja tak. <słyski> <słyski> Okej. Okay. To zawsze się staramy mówić to, to, co myślimy, więc to takie raczej zawsze jest przemyślane. Ale myślę, że trochę tak jest, że jak już jesteś na okładce takiego magazynu, to jednak to zobowiązuje, żeby to, co mówisz, to w jaki sposób prowadzisz swój biznes, po prostu było spójne, także tak, rzeczywiście taka delikatna presja jest. Pytamy sobie o flipowaniu. Jak wy weszliście do flipowania? Bo u was ta ścieżka to jest taka nie do końca oczywista w sensie takim, że wy chcieliście chyba zrezygnować po pierwszym flipie nie? i właściwie to zrezygnowaliście. Dokładnie tak było. Ja prowadziłam agencję nieruchomości przez jakieś 15 lat i gdzieś zawsze było takie marzenie, żeby pójść krok dalej. I w międzyczasie odbyłam kilka szkoleń oraz poszłam na studia podyplomowe z inwestowania w nieruchomości. Było to na uczelni Zbiro. Podczas tych studiów na, na uczelni Zbiro jeden z naszych znajomych, był to Michał Schulz, swoim wykładem przekonał nas do tego, żeby Spróbować flipów na rynku pierwotnym, ale zanim to się wydarzyło, to mieliśmy pierwsze próby flipowania na rynku wtórnym. Byliśmy wtedy na świeżo po szkoleniu i postanowiliśmy takiego flipa zrobić w miejscowości około 40 km od Dużego Miasta od Warszawy. No i to nie, nie była jakaś super szczęśliwa dla nas historia. Oczywiście to nie jest tak, że nie zarobiliśmy na tym flipie, ale cały proces. Tego rynku wtórnego nie do końca był procesem, który nam odpowiadał. To się przeciągało w czasie, pierwsze problemy z ekipą remontową, problemy ze sprzedażą, jeszcze nie mieliśmy takiego do końca doświadczenia, więc no, zrezygnowaliśmy. Po, po pierwszym flipie. Ale jesteście nadal. Jak to się wydarzyło właśnie, że jesteście nadal? Jeszcze, jeszcze po tym flipie kupiliśmy jeszcze jedno mieszkanie na rynku wtórnym, natomiast tam nie zrobiliśmy kompletnie nic. Ja tu się śmieję, że tam nawet okien nie otworzyliśmy, żeby się przewietrzyło. No i tam dwa tygodnie, trzy tygodnie żeśmy to sprzedali i postanowiliśmy, że już kończymy z tym po procederem prostu, prostu na rynku byliśmy, wtórnym. Po prostu byliśmy zmęczeni, czuliśmy, że to nam nie do końca odpowiada, że to nie jest do końca dobry kierunek. Pauza, przerwa i nagle... Ten jeden wykład, to jedno zdanie, to jedno słowo, które spowodowało, że pomyśleliśmy, kurczę spróbujemy flipować na rynku pierwotnym i to, to był strzał w dziesiątkę. Tam konkretne jakieś zdania padły? Nie, 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 po tylko prostu po prostu, po prostu wykładu, wiesz, wiesz jak to czasem Paweł jest, Czasem słyszysz jakieś zdania 10 tysięcy razy, ale musi przyjść ten jeden odpowiedni moment, kiedy to jedno zdanie, ja zawsze mówię, że na każdą konferencję i na każde szkolenie warto jest pójść dla jednego zdania, bo tak naprawdę czasami to jedno zdanie usłyszane setki razy, ale akurat za sto pierwszym razem tak wybrzmi i to spowoduje, że Ty je usłyszysz. I to, było, I to było dokładnie tak, że ja po prostu to usłyszałam, że fajnie, fajnie jest flipować na rynku pierwotnym. Zatakujmy. Wróciliśmy do domu i zaczęliśmy kombinować jak to, to ogarnąć, a że mieliśmy u nas tam e, w Nędworze Mazowieckim kilka budów, więc. Myślę, że to taka nasza zaleta, że bardzo szybko przekuwamy um, takie pierwsze myśli, które się pojawiają w działania. Nie odkładamy mm. tego na później, tylko pojawiła się myśl, spróbujemy na rynku pierwotnym, działamy. Zaczęliśmy tak. szukać nieruchomości, mm. zaczęliśmy wysyłać zapytania do inwestorów, którzy mogliby z nami takiego flipa zrobić, bo na ten moment takim kapitałem nie dysponowaliśmy. Także poszły za tym od razu konkretne działania. A jak teraz zacząć flipować, inwestować w nieruchomości? Nauczeni doświadczeniem, co byście poradzili ludziom wchodzącym w ten biznes teraz, czy w ogóle wchodzić? A, tak naprawdę w naszej ocenie każdy moment jest dobry na to, żeby zacząć. Nie ma takiej sytuacji, że ten moment już był, albo ten moment kiedyś będzie. Każdy moment jest dobry, żeby zacząć. A tylko ja zawsze to podkreślam, należy się do tego bardzo dobrze przygotować, czyli, czyli. Jak? Mhm. czyli yy, tak jak my się uważam, do tego bardzo dobrze przygotowaliśmy, dzięki temu wyeliminowaliśmy szereg błędów. To nie znaczy, że oczywiście wszystkie, ale udało nam się wyeliminować większość z takich błędów, które popełniają początkujące. Według mnie należy zrobić bardzo dobre rozeznanie w branży szkoleniowej, poszukać sobie szkoleń u osób, które ci odpowiadają, z którymi czujesz tak zwane flow, bo nie zawsze z każdym szkoleniowcem takie flow będziemy mieć. Oprócz szkoleń należy również zapoznawać się z literaturą branżową, która też będzie ci tą wiedzę w temacie poszerzała. My poszliśmy krok dalej, zrobiliśmy studia podyplomowe z inwestowania w nieruchomości, Akurat na uczelniach można poszukać tak naprawdę w każdym innym miejscu. Wiedza, wiedza, jeszcze raz wiedza, która została przełożona następnie na praktykę. Okej, okay, czyli ta praktyka nie czekaliście po jakim czasie, od, bo to od studiów, zrobiliście pierwszego flipa na pierwotnym? W jakim nie, czasie? w trakcie wtórny. Trakcie, w, trakcie w, trakcie, w trakcie studiów już zrobiliście. Jakby była ta prelekcja Michała. No wróciliśmy do domu. Burza mózgów, burza mózgów, burza hmm. mózgów. Bo to yy, zajęcia były sobota, niedziela i. I w poniedziałek bo, już. I od poniedziałku jest ogień, nie? Okay. Już szuka, szukanie i, i decyzja. Yy, a ile trzeba mieć funduszy na start teraz, hmm. żeby flipować na rynku pierwotnym, czy nawet na wtórnym? My zaczynając nie dysponowaliśmy żadnym kapitałem, ale tak jak wspominałam wcześniej, przygotowaliśmy się do tego w taki sposób, że yy, w kręgach znajomych już z branży nieruchomości, bo. Yy, Poruszaliśmy się na, na, na różnych konferencjach, bywaliśmy na różnych szkoleniach, w związku z tym ten krąg znajomych z tej branży nam się poszerzał. A tam po prostu postanowiliśmy szukać kapitału, bo wiedzieliśmy, że to są ludzie, do których możemy się zwrócić z takimi zapytaniami. Nie każdy chodząc na takie szkolenia będzie realizował flipy mm -hmm. czy deweloperkę. Przychodzą osoby, które dysponują kapitałem i te osoby mają okazję na, w takich miejscach po prostu łączyć się i my z takich możliwości skorzystaliśmy. skorzystaliśmy. A przekonaliście? Bo wy mieliście jeszcze niewiele realizacji za sobą. My... my tak naprawdę nie mieliśmy żadnej realizacji oprócz tych dwóch flipów. wtórnych. Ale, mm -hmm. Ale to jest dosyć ważne, że. Już już wtedy zaczynaliśmy nasz pierwszy projekt deweloperski, więc to też nie jest tak, że nie byliśmy znanymi twarzami. Do czego ja zmierzam? Jak trzeba, to to się wytnie. Ja nie chcę opowiadać ludziom, że jak się jest no-name'em i się przyjdzie na szkolenie, albo się nigdy, nigdzie nie pokażesz na żadnej konferencji, a napiszesz w internecie, że szukasz 500 koła, tak ktoś ci te 500 koła przeleje. Nie, ja chcę, żeby to wybrzmiało, że należy się pokazywać, zdobywać krąg znajomych i wtedy ewentualnie no bo nie każdy ma bogatego wujka, ciocię, babcię, tak? Tylko, no my, nie mieliśmy. my nie mieliśmy, my skorzystaliśmy z, ze znajomych z branży inwestorów, choć z jednego klienta naszej agencji też skorzystaliśmy, który, z którym, który jest naszym inwestorem, który jest do, naszym inwestorem do, dzisiaj. do dzisiaj. To jest dobry moment teraz na wejście do branży, no bo e, słyszymy o zestoju na rynku nieruchomości, e, te lokale mniej się sprzedają w tej chwili. E, mówi się, gdzie nie nawet o bańce, że ona jest pompowana i niedługo pęknie, i ceny pospadają. Wiesz co, każdy moment. Według nas każdy moment jest dobry, żeby wejść w nieruchomości, czy to we flipy, czy to w deweloperkę. Nie ma, my nadal w Polsce mamy niedobór y, mieszkań czy domów, więc one i tak się będą sprzedawać, tak. Cykl koniunkturalny jest jakby nieubłagany, więc teraz jesteśmy w takim cyklu, po nim przyjdzie coś innego. A czy jest bańka? Ja uważam, że nie. No, ja uważam, że te ceny są. Takie jak, jak dyktuje rynek, no jeżeli, jeżeli koszty produkcji mamy duże no to wiadomo, że koszt, yy, koszty końco, pracownicze koszty, koszt, koszt końcowy będzie tak samo duży, skoro nam rośnie prąd, rośnie gaz, rosną, yy, w związku z tym rosną materiały budowlane, yy, rośnie koszt pracownika, no to mhm. umówmy się, że taki deweloper no on nie buduje dla idei, no buduje, to jest jego biznes. Jak pani w sklepie sprzedaje bułki i zarabia na, ty, na bułkach, no to deweloper Sprzedaje mieszkania czy domy i zarabia na domach. To, co powiedział Arek, potrzeby mieszkaniowe się nie zmieniły, mamy wysokie stopy procentowe i to powoduje, że rzeczywiście klienci, którzy mają taką potrzebę, tudzież chęć zakupu mieszkania, nie mogą tego teraz zrealizować, bo ich po prostu na to nie stać, ale to nie oznacza, że ta sytuacja się nie zmieni. Mniej więcej jesteśmy w stanie ubrać w ramy czasowe, kiedy to się wydarzy. W związku z tym w naszej ocenie to idealny moment, żeby się przygotowywać, szkolić. Jakie macie właśnie temacie. prognozy na ten rynek? Przeczytaliśmy w ostatnim czasie sporo artykułów, choć osobiście staram się, staram się tego nie czytać, bo wiele jest artykułów bardzo tendencyjnych, nie do końca pozytywnie wypowiadających się o, o deweloperach, mówi się o bardzo wysokich i napompowanych marżach. No tak się składa, że sami jesteśmy i deweloperem i fliperem, więc doskonale wiemy, że to są bójdy na resorach opowiadane tylko po to, żeby... Nie wiem, no, że ktoś ma nadzieję, że jednak ten, ten, te ceny zaczną spadać. No, nie ma żadnego uzasadnienia makroekonomicznego, żeby to się wydarzyło. Co do terminu, no, ja nie jestem tutaj ani ekspertem, ani tym bardziej wróżką, natomiast wszystko na to wskazuje, że te stopy procentowe zaczną się obniżać albo w drugim, albo w trzecim kwartale przyszłego roku. W wielu krajach europejskich te stopy już w tej chwili są obniżane, więc nie sądzę, by u nas się to przedłużało bardziej w czasie. I to na pewno będzie taki moment, kiedy Polacy ruszą na zakupy, bo, tak jak Arek wspomniał, potrzeby się nie zmieniły. Wiele osób przez to, co jest wypisywane w mediach, jest w takim momencie oczekiwania, że a może jednak Jakiś program. coś się wydarzy, a może jednak ceny spadną. Widzimy to też po naszych znajomych, którzy akurat pracują w innych branżach, ale podsyłają nam różnego rodzaju artykuły, trochę tak jakby oczekując, że my powiemy, tak, to spadnie, czekaj, nie, nie tak. kupuj w tym momencie. No, takich informacji nie udzielamy, bardzo ostrożnie do tematu podchodzimy. Ja doskonale pamiętam kryzys z 2008 roku. Roku założyłam wtedy swoją pierwszą agencję nieruchomości. Dwa miesiące przed tym, jak upadł Lehman Brothers, więc doskonale wiem, jak wyglądał ten rok po upadku Lehman Brothers jak musiałam walczyć o to, żeby ta agencja przetrwała i żebym ja przetrwała na rynku, a podkreślam, to były moje początki. Byłam wtedy takim świeżakiem na rynku, przetrwałam, jestem do dzisiaj w tej branży, jestem parę kroków dalej, bo wtedy była ta agencja nieruchomości, dzisiaj to są flipy i deweloperka. Także ja bardzo, bardzo spokojnie podchodzę do tego tematu. To jak się przygotować właśnie do tych do tych czasów, które nadejdą, czyli najprawdopodobniej kiedy będzie ta, powiedzmy, odwilż i Zaczną się zakupy. Co zrobić teraz i na jakich miastach według Was warto się skupić? W miastach, miasteczkach? Według mnie teraz jak należy się przygotować. Jeżeli tak, jeżeli jeszcze nie, nie, nie szkoliłeś się, nie byłeś, nie słuchałeś webinarów, nie byłeś na żadnym szkoleniu, no to, to myślę, że to jest ten czas. Teraz to jest ta to podstawa. Tak? To jest, no bo mhm. podstawy jakieś musisz mieć. Natomiast myślę, że może bez, bez jakichś szaleńczych zakupów. Ale warto już zacząć e, myśleć i rozglądać się za, za produktem, który, na, który będzie można kupić, bo jak ta odwilż przyjdzie, to my już będziemy mieć materiał do sprzedaży. A czy to jest bańka? No to. Ja mam swoje zdanie na to. Dosyć kontrowersyjne, ale. Jest i pęknie. Nie pęknie, bo według mnie to nie jest bańka. No, według mnie to jest. To naturalna sytuacja naturalna na, rynku sytuacja na rynku. Okay. Natomiast co do lokalizacji, no to jest tendencja, y, że ludzie kupują, ci co z małych miasteczek, chcą kupić w dużych miastach. Ale znowu mamy tendencję odwrotną, która y, robi nam taką sytuację, że ci, którzy się namieszkali w dużych miastach, chcą trochę spokoju i z tych miast uciekają. Pod duże miasta, ale jednak uciekają. Więc też nie ma dobrej odpowiedzi, gdzie lepiej zainwestować. Czy w, na przykład w Łodzi. Czy w Aleksandrowie, czy, czy w Łowiczu, no bo to jest Łódź to Łódź, a wiadomo, satelity Łodzi, no to też jest dobra lokalizacja, bo jesteś szybko w centrum, tak? Ja bym chciała powiedzieć tyle, że nie podchodzimy do tematu jakoś hura optymistycznie, tylko raczej staramy się podchodzić do tematu racjonalnie. My od samego początku dosyć intuicyjnie wybieraliśmy inwestowanie we flipy w takich miejscowościach, wokół większych miast, w granicy około 40 km. No tak się składa, że mieszkamy w okolicy Warszawy, to mówimy o okolicy Warszawy, ale tak naprawdę można przełożyć to na każde inne miasto w Polsce. Ceny nieruchomości bardzo mocno poszły do góry w większych miejscowościach. Poza tym te duże miasta się mocno rozrastają, te przedmieścia się poszerzają. W związku z tym sami obserwujemy taką tendencję, że klienci, których na, tu i teraz nie stać na zakup mieszkania w Warszawie, oni bardzo chętnie kupują Mieszkania w mniejszych miejscowościach z bardzo dobrym dojazdem do dużych miejscowości, z bardzo dobrą komunikacją. Mamy takie doświadczenie, że zrealizowaliśmy w miejscowości około 40 km pod Warszawą na jednym osiedlu ponad 55 mieszkań. I tak się składa, że kilka dni temu zakupiliśmy na tym samym osiedlu, w kolejnych blokach, kolejne sześć mieszkań. Więc to pokazuje, że nie wycofujemy się, nie dajemy się zalać strachem, tylko bardzo racjonalnie i bardzo rozsądnie do tego inwestowania podchodzimy. Warto tutaj tylko dodać, że jak żeśmy przeanalizowali tę sprzedaż tych 50 kilku mieszkań na tym osiedlu to myślę, że 90% klientów, którzy od nas kupili nasze mieszkania gotowe, to, były, to byli ludzie, którzy się przeprowadzili z Warszawy, których stać było na małe mieszkanie w Warszawie albo na większe mieszkanie pod Warszawą z dobrym dojazdem. Co nie oznacza, że nie inwestujemy w Warszawie, bo oczywiście też to robimy. Natomiast zastanawiam się, jakbym odpowiedziała na to pytanie, czy lepiej pod Warszawą i na przykład za mniejszą cenę kupić i więcej obrócić, czy lepiej w bardzo dobrej lokalizacji i mniej kupić. No Nie da się tak na to zero-jedynkowo odpowiedzieć, bo rzucę ci liczbami. No, na takim mieszkaniu w Nowym Dworze możesz na flipie zero, poniżej stówy, to nie schodzisz. Stówę masz gwarantowaną, a w takiej Warszawie udawało nam się na Białęca, no to powiedzmy, że to jest taka Warszawa, wiesz, no, 290 tysięcy wykręcić. No to trzeba, wiesz, mm -hmm. no to tu musisz trzy razy, żeby mieć to, co Ci się to, udało to, to na jednym. Wiem. Ale dużo rzeczy jest też kwestią kwarta, no po prostu. Jak już jesteśmy przy tych e, zyskach, to ile średnio zarabiacie z flipa, jeżeli da się to wyliczyć średnio i ile najwięcej e, wpadło Wam z flipa? Mamy taką zasadę, że jak analizujemy kolejne mieszkania, domy, segmenty, bo kupujemy tak naprawdę z rynku pierwotnego różnego rodzaju nieruchomości, mamy taką zasadę, że nie schodzimy poniżej estymowanego zysku na poziomie 100 tysięcy. Oczywiście to nie znaczy, że po. Po remoncie, jeśli nam się wydłuża czas sprzedaży, sprzedaży czasem ten zysk tak. okazuje się delikatnie niższy. Natomiast, mm, robiąc sobie analizę przed zakupem, staramy się, żeby to była kwota minimum 100 tysięcy. Natomiast w takich lepszych lokalizacjach, mówimy tutaj o aglomeracji warszawskiej, udawało nam się osiągać zyski na poziomie 250-290 tysięcy. To są takie nasze rekordy, które udało się do tej pory wykręcić. Ok. A wy macie też taki specyficzny sposób flipowania, gdzie zaangażowaliście dewelopera. Przez przypadek. Przez, Przez przypadek. Okay. I tutaj Arek jest ojcem te, tego przypadku, to poproszę o więcej. Mieliśmy inwestora, który chciał kupić z nami 10 mieszkań, więc poszliśmy do dewelopera, żeby z nimi negocjować cenę zakupu tych mieszkań. Że Czasy były takie na sprzedaż, że jakby nikt nie czekał, ani fliperzy, ani deweloperzy na sprzedaż mieszkań, więc tutaj nie było możliwości negocjacji ceny, tylko była możliwość na jakby trochę rozłożenia w czasie płatności. Wychodząc, tylko tuż muszę zaznaczyć, my znaliśmy się z tym deweloperem, my nie byliśmy dla niego no-name'ami. Rzuciłem, że może on by tak chciał że z nami. Nie znaliśmy się, dodam w takim Prywatnie. sensie. No, no, ale tak. Wiedzieliśmy, kim on jest i on wiedział, I on wiedział kim, jesteśmy, kim my jesteśmy, ale to my, on nie, bardziej, nie była znajomość na stopie prywatnej. Tym prywatne. bardziej, że już zrobiliśmy na tej inwestycji myślę, że w tamtym momencie z 15 mieszkań. No i wychodząc, rzuciłem, to może pan z nami zrobi te mieszkania. No i on tak dobra, dobra i. My wyszliśmy, a byliśmy umówieni na za tydzień, bo miał się ze wspólnikami rozmówić na temat tego, tej naszej oferty. Ten deweloper. Ten deweloper. Ze wspólnikami miał tam dogadać naszą ofertę. Ja tylko dodam, że mi na początku ten pomysł nie przypadł do gustu, bo y, miałem takie poczucie, że. Y, w ten sposób oddamy trochę nasze wypracowane know-how deweloperowi. No wiadomo, że on ma materiał w postaci gotowych mieszkań do tego, żeby je urządzić pod klucz i sprzedać. No przecież mógłby to zrobić sam, podobnie jak my zresztą robimy na naszych tak. inwestycjach deweloperskich, więc troszkę czułam taką obawę, że to nie do końca jest dobra propozycja. No i tutaj. I przyszliśmy za tydzień na umówione spotkanie i jakby nie było w ogóle dyskusji, tego dostaliśmy, na biurko kartkę z mieszkaniami, którą nie nam dadzą do, do zrobienia. My tego nie zaplanowaliśmy. Ta sytuacja wydarzyła się przez przypadek, ale to też y, y, warto może potraktować jako inspirację, że czasami pewne przypadki mogą otworzyć drogę do naprawdę ogromnego rozwoju, bo my na tamtym etapie zrobiliśmy tych flipów kilkanaście, a rzeczywiście ta sytuacja otworzyła nam drogę do tego, że tych flipów zaczęliśmy w pewnym momencie realizować hurtowo. No bo tak jak mówię, deweloper ma gotowy materiał do Próbki, on tego, tych pieniędzy na zakup e, mieszkań wyłożyć nie musi, on je posiada. E, umówiliśmy się na, na, na to, kto będzie finansował remont, w jaki sposób dzielimy się zyskiem. Tak naprawdę no, była to e, relacja win win od samego początku i deweloper do dzisiaj bardzo e, wspomina pozytywnie tę sprawę. Ale bardzo to, ważne ten... muszę tutaj dodać. Bardzo ważne jest to, że my już mieliśmy na jego osiedlu. Historię. On już widział, jak yy, co się, co się, się dzieje. Co się, co się dzieje? Bo on, on wiedział, że my co chwilę przychodzimy po nowe mieszkania i my już tych mieszkań nie mamy. Oni on już widzieli, że do tych mieszkań, które my zrobiliśmy, już się wprowadzają ludzie. No bo wiesz, no, taki deweloper też jest dosyć regularnie na tych swoich budowach, a jak nie, to jego ludzie mu to mówią. Ja myślę, że to jest też fajna, fajna podpowiedź i pomysł dla osób, bo nie każdy deweloper będzie chciał urządzać mieszkania pod klucz. Niektórzy będą woleli zlecić to firmie zewnętrznej. Lub Iwonie marszał Arkadiuszowi Majewskiemu, którzy się w tym specjalizują, robią to świetnie, są znani na lokalnym rynku, wypracowali markę osobistą i tak naprawdę, przyglądając się naszym działaniom, też temu, że one są rzetelne, może nam zlecić biznes, który będzie korzyścią dla jednej i dla drugiej strony. Deweloper sprzedaje swoje nieruchomości szybciej, dzięki temu, że ma te mieszkania urządzone, a to mamy już przećwiczone naprawdę w bardzo wielu inwestycjach na rynku pierwotnym, że tak naprawdę trochę niechcący, zwiększamy tą sprzedaż i warto też tego argumentu użyć, gdyby ktoś zechciał w taki sposób zacząć flipować. Do tego przejdziemy jak, jak przekonać dewelopera. Jeszcze mówiłaś o tym przypadku, wydaje mi się, że ten przypadek też warto sprowokować, tak jak Ty rzuciłeś trochę od niechcenia, tak, tę tak. propozycję. Na czym polega inwestowanie z deweloperem, to jeszcze wyjaśnijmy. Inwestowanie z deweloperem polega na tym, że deweloper daje nam gotowe nieruchomości, które my, w którym my nadajemy wartość w postaci urządzenia pod klucz, nie chciałabym tutaj się zamykać, że to będą mieszkania, segmenty czy domy, bo tak naprawdę można, można flipować z każdym deweloperem, na każdej, niezależnie, na każdej inwestycji, niezależnie od tego jaki rodzaj nieruchomości on produkuje, ta, ta, tak to określę, także my się umówiliśmy z deweloperem akurat, który... Prowadził budownictwo wielorodzinne, posiadał mieszkania. Dogadaliśmy się, że ponieważ nieruchomości, mieszkania należą do niego, w związku z tym on wykłada środki na urządzenie pod klucz. Podpisaliśmy umowę inwestorską, i na to bym zwróciła uwagę, że to jest bardzo ważne, żeby. Pewne warunki współpracy ustalić na samym początku, zanim się tą współpracę rozpocznie, spisać i, i tak naprawdę działać. I następnie na, na końcu po prostu podzieliliśmy się zyskiem, który udało się z tej inwestycji osiągnąć na pół. Deweloper dał coś bezcennego, bo dał materiał plus pieniądze na urządzenie pod klucz. My daliśmy coś równie bezcennego: swój czas, swoje zaangażowanie, swoje know-how. Uważam, że jest to sytuacja win-win, wszyscy są wygrani. Jak przekonać dewelopera, żeby został waszym inwestorem? Argumentami przede wszystkim I jakie argumenty mamy? Szybsza sprzedaż. No bo jeżeli my zrobimy chociaż jedno mieszkanie pod klucz, ludzie będą nawet mimowolnie będą to traktować jako takie trochę mieszkanie pokazowe. Bo Teraz już trochę się to zmienia. Natomiast bardzo wielu deweloperów nie robi czegoś takiego jak mieszkanie pokazowe, dom pokazowy. To teraz zaczyna się zmieniać, bo tutaj jest też ważna yy, sprawa. Ludzie, klienci nie mają jakby takiej wyobraźni, wyobraźni przestrzennej. przestrzennej. Nie, oni nie widzą, wchodzą do takiego mieszkania czy domu w stanie deweloperskim i oni nie wiedzą. My już mamy takie przypadki na wielu inwestycjach, już tak jak Iwona powiedziała, że wiemy, że ludzie, którzy wchodzili do nas, oglądali nasze mieszkania Kupili takie same mieszkanie, tylko w stanie deweloperskim od, od dewelopera. No i, i, tu już, i to mamy pierwszy argument. No Mieszkania, które się nie sprzedają u dewelopera, jeżeli da nam i my je zrobimy, to nie to, że on sprzeda swoją inwestycję, to w końcu i tak sprzeda naszą. I, tak zar i tu zarobi to, co ma zarobić, no ze z, z z współinwestowania z nami zarobi ten plus. Czyli bardzo ważny argument, przyspieszamy mu sprzedaż, zwłaszcza dotyczy to lokali trudniej sprzedawalnych, bo zdarzało nam się i takie lokale e, urządzać pod klucz deweloperowi, takie, które miały nieregularne układy, deweloper no, jakby był przekonany, że bardzo długo będzie je sprzedawał. Po tym, jak my te mieszkania urządziliśmy pod klucz, klienci obejrzeli to, zwiększyliśmy mu sprzedaż zarówno na rynku pierwotnym, jak i przez to, że był naszym inwestorem, to tak naprawdę zwiększyliśmy jego zysk. Bo ja uważam, że najlepszym argumentem będzie po prostu pokazanie mu liczb. Każdy deweloper to jest biznesman, który po prostu liczy. Pokazanie mu konkretnych liczb, że do PUM-u dojdzie mu tak naprawdę dwa razy tyle, bo w większości przypadków tak to wychodzi, nawet po podziale z nami w roli inwestora. Taki zysk jest w stanie sobie wykalkulować, wykładając tak naprawdę tylko środki na remont. Myślę, że ja nie mówię, że wszyscy, zresztą nie zależy nam na, tych, na tym chyba, żeby przekonać wszystkich, ale wystarczy, że jednego dewelopera w okolicy przekonamy do takiego rodzaju współpracy i tak naprawdę może się okazać, że nam to zaowocuje kilkuletnią bardzo dobrą współpracą. Fliperzy to złodzieje żerujący na cudzym nieszczęściu i niewiedzy. Przekonajcie mnie, że jest inaczej. Ja to mówię o tak w najprostszych słowach, żeby nie wiem, do każdego może dotarło, że flipper to po prostu sprzedawca. Tak jak już wcześniej przytoczyłem panią. Przedsiębiorca jak każdy panie, inny. Przedsiębiorca jak każdy inny. Tak jak wcześniej przytoczyłem panią, która sprzedaje w spożywczaku bułki. No, ona musi, ona daje ci coś, co ci jest niezbędne i na tym zarabia. No i tak jak flipperzy. No daje klientowi produkt, który jest dla tego klienta akurat niezbędny, no i na tym zarabia. No wiadomo, no bo musi na tym zarobić. Natomiast no, klienci, którzy kupują od nas czy od każdego innego flipera mieszkania, no to oni sobie zdają sprawę, że jeżeli oni kupują od nas mieszkanie, no to my na tym zarobiliśmy. Natomiast jeżeli kupują od nas gotowy produkt, no to oni po prostu płacą nam nasze wynagrodzenie za to, że my zrobiliśmy dużo rzeczy za nich, że oni się nie musieli użerać z ekipą remontową, że oni się nie musieli spędzić, nie wiem, godzin w marketach budowlanych, żeby sobie dobrać płytki, farby. Co my tym ludziom tak naprawdę dajemy w tym pakiecie, że my na tym zarabiamy? No to, że jak im się za miesiąc, dwa, trzy, za pół roku zacznie przeciekać kran, no i jak ty sobie zrobisz sam mieszkanie i znalazłeś pana Waldka, hydraulika, dzwonisz, a pan Waldek nie ma pana Waldka, utopił się w maślance. A dzwonią do nas i dla nas już nie ma, że, nie wiem, że pan Waldek się utopił w maślance. Ja po prostu przysłałem innego hydraulika. I Ty masz problem z głowy, no bo Ty dzwonisz tylko do mnie i Ciebie nie interesuje, to ma być zrobione, bo Ty masz to na, na zasadzie gwarancji, przecieka, trzeba to naprawić, co się zepsuło. Ja bym powiedziała tak, że to, zdarza, to, że zdarzają się czarne owce, to nie znaczy, że wszyscy fliperzy są źli, tak jak teraz a, a, zwykło się o tym mówić, w każdej branży zdarzają się czarne owce, tak samo w tej branży. Natomiast ja bym bardzo chciała podkreślić, że my, flipując, nie zarabiamy na wzroście wartości nieruchomości w czasie. My tym nieruchomościom nadajemy wartość i bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało. My poświęcamy na to swój czas, swoje know-how, na, na tym polega nasz, nasz biznes, ale z drugiej strony klient, który taki produkt chce kupić, bo to nie jest produkt skierowany do każdego klienta. Jak sytuacja na rynku pokazuje takich klientów jest coraz więcej, którzy chcą kupić gotowy produkt i my taki produkt tworzymy, oszczędzając w ten sposób czyj, czyjś czas, czas czyjeś nerwy, bo wielu klientów nam o tym mówi, wykończyłem już jedno mieszkanie, nie chcę wykańczać się więcej. Wykończyłem już jeden dom i przez to się rozwiodłem. Ktoś inny ma inny bardzo prozaiczny powód. Za chwilę pojawi się dziecko na świecie. To naprawdę nie jest czas, żeby poszukiwać nieruchomości, jeździć po marketach budowlanych czy spotykać się z architektem w celu zaprojektowania swojego wymarzonego mieszkania. My zarabiamy na rozwiązywaniu ludzkich problemów. Albo też na oszczędzaniu czasu, ludzi pod takie osoby, które takiego rozwiązania oczekują. A co z deweloperami? Ponoć mają zawrotne marże. Macie zawrotne marże? No, my na swoich inwestycjach deweloperskich nie mamy zawrotnych marży. Mamy takie marże, wydaje mi się, jak, jak wszyscy. My analizując każdą nie wiem działkę, którą analizujemy pod deweloperkę, no to staramy się robić tak, żeby nam zostawało te 20, żeby. Marża była 25-35%. No tak, żeby już w najczarniejszym scenariuszu te 25 zostało. Teraz mamy taki czas, kiedy ten moment sprzedaży u większości deweloperów się wydłużył, co oznacza, że koszty finansowania tej inwestycji są po prostu większe. Dlatego my podchodząc do analizowania kolejnych działek, czy nawet do zakupu gotowych projektów z, z pozwoleniem na budowę, analizujemy, czy rzeczywiście ta marża na poziomie 25-30% jest osiągalna, a biorąc pod uwagę, że oczywiście mogą wydarzyć się sytuacje nieprzewidziane. By ten zysk na jakimś takim bezpiecznym dla nas poziomie zachować. A jak zaczęliście z deweloperką? Tak w skrócie, jakbyśmy opowiedzieli, jak zacząć. Wymarzyć to sobie. Bardzo chcieliśmy. <gry> Bardzo I chcieli. jakie kroki podjęliście, żeby wejść w to? Wiesz co, to u nas akurat było tak. Yy... Może trochę inaczej niż, niż u wszystkich, bo my już tak, już de facto szukaliśmy działki, żeby postawić tak bliźniaka, maksymalnie dwa. Ale jakbyśmy się cofnęli jeszcze w ogóle skąd pomysł i dlaczego akurat e, deweloperka, no bo naturalna, wydaje się to... Naturalna e, w kolej rzeczy, no byliśmy pośrednikami. Tak. No zamarzyło nam się zostać deweloperem. Z e, więc... pominięciem etapu flipowania? No u nas się to tak naprawdę zadziało flipowanie i deweloperka... Tak na naprawdę w jednym czasie, bo to o czym wspominaliśmy wcześniej, te flipy na rynku wtórnym nas osobiście nie zachwyciły, co nie znaczy, że one nie są fajnym pomysłem dla kogoś innego. Nas to nie zachwyciło, ale rzeczywiście w świat deweloperki i flipów na rynku pierwotnym weszliśmy niemal jednocześnie. Dzisiaj nawet już wiemy, że tak miało być, bo staramy się. Po prostu łączyć ze sobą te dwa światy, bo oprócz tego, że flipujemy, kupując cudze nieruchomości, to też decydujemy się na flipowanie na własnych, na własnych inwestycjach deweloperskich. Więc to, to, że weszliśmy w ten świat tak trochę jednocześnie, i to jest, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest dosyć nietypowe, bo tak jak Arek wspomniał, najpierw jest pośrednictwo, potem są flipy, potem jest deweloperka. U nas wydarzyło się tak, ale pewnie po to, byśmy łączyli te, te dwie dziedziny. Jak ze się robi flipy na własnej inwestycji? Deweloperskiej. Hmm. Budujesz, remontujesz, sprzedajesz. Flipy hmm. hmm. <gry> na własnej inwestycji deweloperskiej to jest tak naprawdę przygotowanie domu, tudzież mieszkania pokazowego. Ja nie ukrywam, że sprzedaż na jednej z naszych inwestycji szła dosyć wolno. Przez to, że to nie była topowa lokalizacja i wiedzieliśmy o tym, że sposobem na przyspieszenie sprzedaży będzie urządzenie domu pokazowego. Wiadomo, że można to zrobić dopiero wtedy, kiedy. Inwestycja jest wybudowana. Tak naprawdę doczekaliśmy do tego momentu, mając sprzedane na osiem lokali jeden. W momencie, kiedy urządziliśmy dom pokazowy, to sprzedaliśmy go bardzo szybko. I tak naprawdę sprzedaliśmy inwestycję deweloperską, zamknęliśmy sprzedaż. Także jesteśmy absolutnie przekonani, że nam przygotowanie domu pokazowego pomogło w sprzedaży inwestycji deweloperskiej. I tak naprawdę z tych ośmiu domów w stanie deweloperskim zostały sprzedane dwa. Wszystkie zostały zrobione pod klucz. To też pokazuje. Wy je? Dokładnie tak. To też pokazuje <grym> pewną tendencję na rynku. To znaczy, że klienci e, oczekują gotowców. takiego produktu, oni chcą gotowców. Oni mają naprawdę e, dużo, milion pomysłów na spędzenie wolnego czasu. E, i Widzicie właśnie teraz taką tendencję i na, we flipach, i w deweloperce, że właśnie to, co mówisz, że klienci wolały gotowcy, bo kiedyś tak, Praktycznie kiedy tak. faktycznie więcej chyba się sprzedawało w takim stanie surowym, e, bo każdy wolał po swojemu e, wykończyć. Ja myślę, że troszeczkę nam się zmienia mentalność. Kiedyś to było takie myślenie, że jak sobie zrobi po swojemu, to na pewno to będzie super i niepowtarzalne i wyjątkowe. Dzisiaj ludzie godzą się może z tym, że to może nie będzie w 100% spełniało wizualnie ich oczekiwań, szyta miary, Ale nie, nie będzie szta na miarę, ale będzie funkcjonalne, będzie szybko, będzie od ręki i zaoszczędzi im całego stresu i całego zaangażowania czasowego, które się z tym wiąże. Także jestem absolutnie przekonana, że to tak naprawdę jest tendencja przyszłości. I cieszę się, że w taki sposób układamy strategię w naszej firmie, że w tej chwili rozpoczęliśmy budowę kolejnej inwestycji deweloperskiej i tutaj poszliśmy już o krok dalej. Ta inwestycja no, świeży temat, półtorej miesiąca temu, więc tu, tu jeszcze jest czas na to, żeby oferować klientom, klientom pakiety wykończy, wykończeniowe. Natomiast my już się do tego przygotowujemy, już taką informację na stronie mamy. I hmm. proszę mi wierzyć, że inwestycja zaczęła się budowa półtorej miesiąca temu, a klienci już o to pytają, więc to pokazuje, że, że oni będą chcieli od nas dostać gotowy produkt. I wszystkie będziecie tak robili? Chyba, Nie, że że będziemy, pozo wcześniej? będziemy pozostawiali klientowi wolną rękę, natomiast na pewno będziemy chcieli w taki sposób ich przywiązać do siebie, że jeśli skorzystają z naszej firmy, bo mamy już pod to osobną spółkę założoną, która będzie urządzała pod klucz, to ich wpuścimy na to urządzanie szybciej przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, co oznacza, że klient tak naprawdę bardzo szybko będzie mógł się wprowadzić. I jestem absolutnie przekonana, to zresztą nie jest mój pomysł, ja tego nie wymyśliłam. Wielu deweloperów tak, taki pomysł stosuje i no, no, no Podwajamy swoje zyski z obopólną. I wiesz, wiecie, to nie jest nawet takie myślenie. Klienci nawet w taki sposób o tym nie myślą, że ty na nich zarabiasz. Oni są kurde szczęśliwi. Naprawdę, mamy takiego farta, że oni są szczęśliwi, że my im dajemy coś na gotowo. Więc może nie wiem, może jestem głupią idealistką, która w to wierzy, ale naprawdę no, mi się wydaje, że my w taki sposób do tego podchodzimy, może mamy to na twarzy wypisane, że nie zarabiamy na nich. Nie im z wysoką jest, marżą, tylko po prostu jest, rozwiązujemy ich problem. To jest to, co ja już powiedziałem wcześniej, że ci klienci, którzy do nas przychodzą, oni wiedzą, że płacą więcej, ale mają święty spokój. No ale ja to, no, to powtarzam, tak. powtarzam, że od nas kupujesz pralkę, lodówkę, telewizor. W niektórych przypadkach, bo niektórych, w niektórych też yy, na życzenie klienta to, yy, to montujemy, ale kupujesz pralkę, lodówkę, telewizor i mieszkasz. Nie wiesz, w piątek podpisałeś, jak w sobotę robisz parapetówkę. Bajka. Dobra, to jak inni mogą wejść teraz w deweloperkę, jakbyśmy wyznaczyli takie kroki. Ścieżkę. Tak króciutko. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile kroków potrzeba? I jakie? Szkolić się i dowiedzieć się, jak to zrobić. No bez tego się nie, nie, nie zrobi. Jest bardzo Pod... dużo opcji na rynku mentoringu. Też zachęcam, żeby się zastanowić nad takim rozwiązaniem, wiele osób tak. Czy przyspieszyć ścieżkę? No dokładnie tak. Troszkę tak było w naszym przypadku, skorzystaliśmy z mentoringu osoby bardziej doświadczonej i zawiązaliśmy spółkę, zbudowaliśmy pierwszy projekt deweloperski wspólnie z osobą, która była parę kroków przed nami, co pozwoliło nam się nauczyć tak naprawdę na każdym etapie. Mieliście na to finansowanie, czy też z zewnątrz załatwialiście? Gdybym miała dzisiaj zaczynać w deweloperce, to podobnie nie jak wtedy, kiedy zaczynaliśmy, na pewno y, uważam, że należy mieć pieniądze na zakup działki. Y, warto też połączyć się ze sobą bardziej doświadczoną, y, żeby ten projekt. Y, z jak najmniejszą ilością błędów zrealizować. My skorzystaliśmy z inwestorów zewnętrznych, natomiast posiadanie w spółce osoby bardziej doświadczonej pozwoli na uzyskanie kredytu deweloperskiego, więc tutaj już jest dowolność. Jak ktoś chce skorzystać z finansowania zewnętrznego, to oczywiście bardzo proszę, a jak ktoś chce, to pozostaje kredyt deweloperski. Tylko tak jak mówię, pod bezpiecznymi skrzydłami osoby bardziej doświadczonej. A czy to jest z kolei teraz obecny czas dobry na e, rozpoczęcie inwestycji deweloperskich? Ja uważam, że ten czas był, jest i będzie. Dlatego, że e, po pierwsze, wyświechtane zdanie potrzeby mieszkaniowe Polaków się nie zmieniły, ale no, ludzie chcą mieszkać w coraz to nowszych nieruchomościach. Obserwujemy to też chociażby w miejscowości, w której my mieszkamy. Jak po prostu, no, gdzie sprzedają stare mieszkania, kupują nowe, nie zawsze wynika to z tego, że powiększyła im się rodzina. Po prostu chcą mieszkać w nowszych nieruchomościach. I tak było jest i będzie zawsze, więc nie ma takiej sytuacji, że teraz jest zły moment, bo coś się wolniej sprzedaje. Ten moment wiemy, z czego wynika, ale mamy też mniej więcej jakieś ramy czasowe, kiedy ta sytuacja zacznie się zmieniać. W związku z tym idealny moment jest dzisiaj. A czemu nie każdy może zarabiać na nieruchomościach? Bo w, w komentarzach w social mediach, nawet pod naszymi wpisami często widzę e, takie opinie, że e, to jest zajęcie właśnie dla ludzi e, bez moralności, dla tych, którzy zarabiają na tych, e, którzy nie orientują się w sytuacji. No, z drugiej strony m, mówią ci ludzie, że to jest zajęcie proste, że wchodzisz do mieszkania, remontujesz, oddajesz. Czemu wszyscy się za to nie mogą zabrać? Czyli jaki zestaw cech ewentualnie trzeba posiadać, żeby się za to zabrać? Ja uważam, że niezależnie od tego, jaki sposób na życie wybierasz, to fajnie, gdybyś robił to, co po prostu lubisz, żeby to, co robisz, było Twoją pasją. No tak się ułożyło, że nieruchomości są moją i ta szarka pasją od bardzo dawna, więc my jest, czujemy się jak ryba w wodzie. Oczywiście jest tu całe mnóstwo zagrożeń w tym biznesie, jak w każdym innym, natomiast uważam, że. Osobiście uważam, że nie jest to dla każdego pomysł i też nie zachęcałabym każdego do tego, żeby to robił. Spotykacie się z hejtem, właśnie z takimi komentarzami, że robicie prostą robotę, bierzecie za to horrendalne wynagrodzenia, marże. No właśnie, rozmawialiśmy o tym, jak jechaliśmy w samochodzie. Ja nie spotkałem się, żeby. Ja nie ukrywam, że jak zaczynaliśmy robić flipy, to miałam takie poczucie, że. No, Nikt tego nie kupi, bo przecież każdy będzie mi zarzucał, że ja chcę na nim zarobić. Sytuacja, która się potem wydarzyła, tak, tak naprawdę mieliśmy tylko raz taką sytuację, kiedy klient nam zarzucił, że, cytuję, sprzedajecie to mieszkanie urządzone w standardzie OBI, nie obrażając OBI. I chcecie zarobić na tym nie wiadomo, jakie pieniądze. Bo tym się okazało, że to też był całkiem wytrawny biznesman, który kupił sobie jedno z mieszkań. Po prostu przyglądał się naszym działaniom, kupił jedno z mieszkań w tej inwestycji, też urządził je pod klucz. Próbował to urządzić tak jak my, ale mu nie wyszło, bardzo długo sprzedawał. Mówiąc, tylko znaczy my sprzedaliśmy swoje to on sprzedał swoje. Tak naprawdę spodziewałam się, że ktoś będzie mi zarzucał, że na nim zarabiam, a to się zupełnie nie wydarzyło. Raczej poszło to w taką stronę, może po prostu mamy trochę szczęścia. Nie mam zielonego pojęcia, a może jak się wkłada w coś w serce zaangażowanie i pasję, to po prostu klienci to czują i Czyli klienci, nie, też zarzucają. Transakcji też nie zarzucają. Nie, nam tego. Nie, nie mieliśmy, nie, przysięgam że... na te 120 flipów, które wykonaliśmy, nie mieliśmy ani jednej sytuacji, w której ktoś by mi powiedział, że ja na nim zarabiam. Mhm, to może ja, myśl, nie... ja myślę, że takie osoby, które tak myślą, to one po prostu do nas nie dzwonią. One po prostu nie omijają takiej osoby szerokim łukiem. Natomiast nie mamy takich doświadczeń, żeby ktoś pod naszymi social mediami wypisywał nam jakieś negatywne komentarze. Albo... Spokomordy w... jesteśmy, może dlatego. Pewnie to z tego wynika. Ale też może nam tu wynika nowa sytuacja. W sensie ta rzeczywistość, że nie jest taka rzeczywiście, jak czytamy to w mediach, tylko faktycznie klienci, bo wy mówicie od tej strony klienckiej, czyli de facto od strony osób, których to dotyczy i które kupują u was. Czyli jeżeli one nie mają żadnych zastrzeżeń, no to być może jest to wytworzona iluzja medialna w mediach mainstreamowych. Jest to wielce prawdopodobne, natomiast nie chcielibyśmy chyba do końca zabierać zdania ani też uczestniczyć publicznie w tej, w tej debacie i się wypowiadać. No. Nie spotkaliśmy się z Hejtem, natomiast mamy bardzo dużo, nawet od znajomych takich bliższych i dalszych, takie słowa, że, że podoba mi się ta robota, którą robimy. Więc to jest też takie, wiesz, fajne, bo napędzające, nie? Czyli robicie swoje, jakby w ogóle nie dotyka was ten hejt, bo jakby go też nie my zauważacie robimy, na co dzień. My robimy Ta. swoje, on nas kompletnie hmm. nie dotyka, mamy okay. świadomość medialnej burzy, Natomiast, m, trochę nas to mija. jest cenny insight, trochę że, 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 że To mija. nie jest tak, że wszyscy Serio. są obrzucani jajkami albo pomidorami w ogóle. Fliperzy, inwestorzy, są są z z są ręką dnie. na sercu możemy się przyznać, że nie usunęliśmy żadnego komentarza pod naszym pod naszymi Ani postami. Ani jednego, nigdy w że, życiu. Więc nie trafiło nam się. Dobra. A nie macie problemów z mówieniem o pieniądzach? Ile zarabiacie? Nie. Nikogo nie ukradamy. Ile zarabiacie? Zarabiamy. Godnie. Starczy. Wystarczy, mogłoby być więcej. Bardzo lubimy wygodne życie. W naszej definicji wygodne życie to jest możliwość pozwolenia sobie na podróżowanie kilka razy do roku. A mamy takie szczęście, że mieszkamy bardzo blisko lotniska, które umożliwia nam takie częste city breaki. Dla nas jest to przewietrzenie głowy, tak naprawdę odpoczynek, relaks. To są bardzo krótkie wyjazdy. No ale wiadomo, że. Wszystko kosztuje, w związku z tym. E, Trzeba na to zarobić. Trzeba będzie na to zarobić, tak. Okay. E, czyli lubicie luksus, lubicie wygodne życie? Czym jeździcie? Jakie auto? Kocham luksus z, z wzajemnością, jak mawia Joanna Przetakiewicz. Po prostu uwielbiam ją i podpisuję się pod tym całymi rękami. Szapobarze ma odwagę o tym mówić. Robi piękną pracę dla nas kobiet, ale myślę, że dla całego społeczeństwa. E, jeździmy e, myślę, że luksusowymi autami. Marki BMW. Okay. Teraz przejdziemy do takiego nietypowego może e, tematu, czyli dbania o siebie o kondycję też fizyczną, ale i mentalną. Czy widzicie w tej branży, żeby przedsiębiorcy, inwestorzy dbali o te dwa aspekty, czyli kondycja fizyczna i mental? Może tak się składa, że my się obracamy w takim otoczeniu, ale naprawdę widać tą tendencję w ostatnich latach, że coraz więcej przedsiębiorców dostrzega tą rolę dbania o swoją fizyczność, o swoją stronę mentalną i to jak to się potem przekłada na ich biznes. Także ja mogę powiedzieć, że jak najbardziej coraz więcej osób z naszego otoczenia o siebie dba. Zresztą spotykamy coraz więcej takich osób, czy to jesteśmy gdzieś właśnie na jakiejś takiej konferencji, no my jeździmy akurat do Mateusza Grzesiaka, więc na, na EduCampy, więc tam spotykamy coraz więcej przedsiębiorców. Jest oczywiście dużo takich ludzi, którzy z firm po prostu ich tam wysłali, jakiś tam bonus czy coś, ale jest bardzo dużo przedsiębiorców. Natomiast też na siłowni jest bardzo dużo ludzi, którzy robią różnego typu biznesy, ale jednak ten, tą godzinę, półtorej czy dwie na siłowni kilka razy w tygodniu mhm. mają dla siebie. Dla fizyczności, dla mentalu, bo to jest jedno i drugie. I jak wy dbacie o e, fizyczność i mental? Czyli jakie macie takie rutyny, jak to wygląda? Najpierw od fizyczności, może zaczniemy. Między innymi regularnie trenujemy tutaj, akurat Arek może się wypowiedzieć. Regularnie bardziej. trenujemy, natomiast my też e, mamy rutynę w postaci porannych spacerów. Czy, czy pada, nie pada? Znaczy, wiesz, no, chyba, że są naprawdę skrajne warunki. Ale, ale te poranne spacery staramy się robić, bo to jest naprawdę polecamy. coś, Czyli wstajesz coś fajnego i od razu idziesz. Wstajesz i to nie tak, że wstajesz, wstajesz, pijesz kawkę, posiedzisz, zobaczysz co w telewizji i, i idziesz. Nie, Wstajesz, ubierasz się, my to się śmiemy, bo zawsze właśnie są przygotowane ciuchy. Wstajesz, wiesz, przemywasz oczy i wychodzisz. Żeby widzieć dzieci. Tak, idziesz 20 i... minut. Chociaż, pół ja, chociaż ja ostatnio postanowiłam zainwestować w bieżnię, taką mi, domową. Tak. Na wszelki wypadek, jakby deszcz listopadowy mi nie pozwolił, to żeby nie było usprawiedliwienia, że nie wyszłam, mamy bieżnie, ale tak jak powiedział Arek, jednak to świeże powietrze. Ja mogę tylko dodać, że dla mnie osobiście poranek jest świętością, bo mi jest później w ciągu dnia trudno znaleźć czas dla siebie, a kiedy ja ten poranek wygospodaruję i ułożę na ważne dla mnie czynności, to tak naprawdę zupełnie inaczej wygląda cały mój dzień. Spacer. Potem... Naprawdę, polecamy poranne spacery, bo yy, zróbcie sobie na próbę. Tydzień. Czy się będzie chciało, czy się nie będzie chciało, jak mówi Mariusz Pudzianowski. Chcesz, nie chcesz, wychodzisz, nie masz ochoty na pół godziny, zrób 10 minut. Ale ja nie ukrywam, ale że, na, zrób. że nas trochę Marek Stelmaszak też, wiesz, do tego, bo my tak spacerowaliśmy, ale nieregularnie. Natomiast byliśmy z Markiem Stelmaszakiem w zeszłym roku, akurat byliśmy u Pawła Górskiego, wyciągnął nas na taki poranny, półtorej godzinny spacer. I Marek nam wtedy opowiadał, że on to codziennie, on to 40 lat robi? E, 40 lat od 40 lat, od 40 Marszu Biegi bieg, bieg, i rzeczywiście tak jest, bo nieraz jak tam próbujemy się do niego rano dodzwonić, to on ma swoje te poranne rutyny i gdzieś to rzeczywiście jeszcze dodatkowo ta rozmowa z nim spowodowała, że my to, o czym już myśleliśmy, wprowadziliśmy. I absolutnie wiemy już dlaczego, dlaczego polecał. Czyli wiesz, czyli to jest to, o czym mówimy. My, my naczytaliśmy się, bo to wiesz, każdy taki z ten guru zdrowia poleca poranne spacery, albo nawet wyjść na balkon. Jak ci się nie chce, to wyjść na balkon poddychać świeżym powietrzem, nie? Zaraz I Ekspozycja na słońce. Tak, też. żeby ekspozycja mhm. na słońce była. I wiesz, i dobra, zaczniemy, nie? Trzeba to w końcu wdrożyć. Mhm. Ale wtedy porozmawialiśmy z Markiem, Marek nam to pokazał, zostało wdrożone. Ja to traktuję też jako sposób na to, żeby nie robić sobie zaległości w jakichś interesujących mnie podcastach, webinarach. No, w ciągu dnia jest biznes, nie ma na to czasu. A ten poranek, czy to jest spacer, czy w ostateczności bieżnia, bo no, pogoda mi na to nie pozwoliła, to po prostu zakładam słuchawki, odsłuchuję. Naprawdę zupełnie inaczej zaczyna się ten dzień. Ale y, udało mi się też od roku y, i bardzo tego pilnuję, y, wdrożyć cztery regularne treningi z trenerem personalnym. Staram się. Cztery w tygodniu? 4 razy Cztery razy w tygodniu z trenerem personalnym. Staram się, żeby tematy biznesowe nie przeszkodziły w realizacji tego celu, i naprawdę da się to tak ułożyć, żeby, żeby to nie przeszkodziło. I to też jest sposób na endorfinę, na to, żeby odciąć się z kolei od tych spraw, którymi żyjemy przez cały dzień. No my oprócz tego, że prowadzimy wspólnie biznes, mieszkamy też razem, żyjemy razem, jesteśmy w tak, tak zwaną parą w życiu i w biznesie, co powoduje, że rozmawiamy o tym biznesie w kółko i na okrągło, a ta siłownia... Przez tą godzinę, yy, godzinę, godzinę siłownia, jak Iwana trenuje z trenerem, mamy mamy nie rozmawiamy ze sobą. No i nie rozmawiać o tematach, które się wiąż wiążą z pracą, no. To, to jest takie nie, nie. odświeżające. Przede wszystkim y, spróbujcie tych porannych y, spacerów. Nie musi być to marsz, szybki bieg, spacer. Mhm. Wyjść, poddychać świeżym powietrzem, Tak jak powiedziała Iwona, założyć sobie słuchawki na uszy i włączyć sobie to, co się chce posłuchać. Mhm. Czy swojej ulubionej muzyki, czy jakiegoś podcastu, który się chciało przesłuchać, a w ciągu dnia nie ma kiedy, czy jakiegoś audiobooka, co kto chce. Natomiast wyjść, mówię, 20 minut, pospacerować. Mhm. Kupo. Wielcy ludzie mają swoje rutyny, my też, też chcemy być wielcy. Dobra, a nie, jakaś suplementacja? Ja, nie pamiętam. ja mam przez trenera, który ułożył mi też specjalną dietę. No bo wiadomo, że jeśli trenuję cztery razy w tygodniu siłowo, to ta dieta to musi by być zbilansowana, tęęgniką. szkoda by było mhm. zepsuć tą pracę. Także tutaj ta suplementacja jest oczywiście po wykonaniu odpowiednich badań zrobiona. Ale dodatkowo stosujemy też adaptogeny, które, które też nam się sprawdzają typu ashwaganda, czy typu Lions Mine, czy typu Gotukola, czy różeniec górski. Mm, świetnie to wpływa i na koncentrację, i na takie... Mm, flow. Na psychę w ciągu o, dnia. flow Tak. No ja w związku z tym, że ja robię ciężkie siłowe treningi, więc umiesz, jest kreatyna, są e, o jakieś kwasy, kwasy, kwasy omega. A jak dbacie o mental? O stan fizy psychiczny swój? Czytamy książki, e, słuchamy sobie dobrej muzyki, żeby się wyciszyć. No i ja słucham, odcinam się na siłowni. Przez mhm. czas treningu jakby tu ćwiczę swój, jakby fizyczność, ona idzie odruchowo, natomiast mental cały czas się mhm. dzieje, że tak powiem. To już dzisiaj padło, że uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach z dziedziny rozwoju osobistego. Możemy nawet powiedzieć po nazwiskach, to jest Mateusz Grzesiak, to jest Kuba Bączek, bardzo polecamy te osoby. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w wydarzeniach, które są organizowane. Tak, polecamy, bo też gościliśmy ich na naszych łamach. Abs absolutnie tak. tak, i to jest coś, co mamy zawsze zaplanowane w swoim kalendarzu, bo tak naprawdę każde wydarzenie niesie za sobą, niesie za sobą inną nową tematykę. Te tematy się nie powtarzają. Dodatkowo to, co powiedział Arek, czytamy regularnie książki, no ja, ja mam tak, że nie jestem w stanie polecić jednej pozycji, bo u mnie to w zależności od nastroju po prostu przychodzi czas na... Na, na książki biznesowe przychodzi moment, na marketing przychodzi moment, na rozwój osobisty przychodzi moment. Maciek Welman e, ostatnio w wywiadzie, który ukaże się w najnowszym numerze, po powiedział mi, że on czyta z kolei e, raz w miesiącu książkę przygodową, że jemu to świetnie czyści głowę. Tak? A ja w, że w ogóle nie czytam takich książek. że przenosi go być może w inną rzeczywistość. Odcina w sensie, się. Tak, że odcinka od mm -hmm. tego, co jest tu i teraz i on musi raz w miesiącu przynajmniej inną książkę A. przeczytać przygodową. No. No widzisz, no nie, no to ja mam takie książki. Ale no, też i te specery astrolog... was, we, was czyszczą, nie? Ta, w sensie, ta. że się, bo rozumiem, że wtedy to nie jest czas na scrollowanie Instagrama, Facebooka, tylko ewentualnie podcastów. Nie, podcast nie, nie ukrywam, ukrywa, że już bardzo świadomie nauczyliśmy się, żeby po, tej, po 21 wygaszać ten telefon. No oczywiście wiadomo, że nie można być niewolnikiem swoich postanowień i czasami to się nie udaje. Mówimy o tym, co staramy się, co do zasady robić, bo widzimy, że lepiej się dzięki temu czujemy. Dla nas, dla mnie osobiście bardzo jest istotny jest dobry sen. Dobry sen to oznacza dla mnie określone godziny. Ja naprawdę próbowałam przesypiać 8 godzin pomiędzy 22 a 6 rano, pomiędzy 12 a 8 czy 2 a 10 i naprawdę jest kolosalna różnica w regeneracji organizmu. W związku z tym taka godzina 22, 22-30. To Dobrze. jest taki moment, kiedy ja staram się położyć spać po to, żeby wstać rano, wykonać swoje, swoje czynności. Oczywiście zawsze jakaś książka przed snem, w zależności od tego, co akurat jest na. Topacie. Jesteście parą prywatnie, ale i biznesowo. Jak to zrobić, żeby 24 godziny na dobę ze sobą po pierwsze y, normalnie funkcjonować, nie mówię wytrzymać, ale normalnie funkcjonować bez kłótni. Y, druga rzecz, że jeżeli już się pojawią jakieś tarcia, żeby nie przełożyć tego na biznes. Y, czy to w ogóle jest dobry pomysł, żeby dwie osoby w związku zajmowały się tym samym i właściwie wasze obowiązki się też przenikają. Ja powiem tak, no najważniejsza pierwsza rzecz to po prostu dobrze się dobrać i się lubić. No to jest jakby podstawowe i absolutnie nieuniknione. Ale y, druga rzecz, którą uważam, że my tą lekcję odrobiliśmy i to zrobiliśmy. Y, zorientowaliśmy się w swoich mocnych i słabych stronach. Każdy z nas ma inne kompetencje, jesteśmy trochę inni. Usiedliśmy i po prostu spisaliśmy, w czym jesteśmy mocni, w czym jesteśmy słabi po to, żeby nie było pomiędzy nami tarć, bo uważamy, że taki model kopania do jednej bramki, do jednego budżetu i prowadzenia biznesu rodzinnego jest modelem, który nam bardzo odpowiada. Ktoś inny może mieć inne zdanie, natomiast nam to bardzo odpowiada, ale żeby uniknąć potencjalnych tarć, po prostu spisaliśmy swoje mocne i słabe strony i według naszych kompetencji podzieliliśmy się zadaniami. Uważam, że to jest sposób na to, żeby ten biznes dobrze funkcjonował, bo też słyszałam od kilku innych par znanych medialnych, że dokładnie w taki sposób do tego podeszli i to po prostu działa. I działa. No i przede wszystkim rozmawiać ze sobą, nie? bo to jak rozmawiasz ze wspólnikiem w firmie, no to tu masz to jest mój wspólnik w firmie, więc no. Muszę powiedzieć, że, szef że szefowa. szefowa. Jakaś kosa się szykuje. No to musisz powiedzieć, gdzie są tak. Dokładnie. Gdzie się, gdzie się kończą. Dokładnie Natomiast na jakby rozmawiać i rozmawiać, nie? to tu, wiesz, tak jak normalnie w małżeństwie, które nie jest parą w biznesie, no i trzeba rozmawiać, więc my też rozmawiamy. Natomiast pytałeś o to, jak nie przenosić z domu do, do firmy, nie, no to po prostu nie wynosimy z domu. Do firmy, wiesz, my mamy, no jak każdy, kłócimy się czasami, ale jakby otoczenie naszych współpracowników nie wie tego, że my jesteśmy pokłóceni, no bo tu robimy biznes, natomiast to, co my mamy aktualnie między sobą, no nie może zaważyć na naszym biznesie, więc po prostu tego nie, nie wyciągamy. No to już jest na pewno kwestia dojrzałości, że potrafimy po prostu oddzielić pewne jakieś prywatne sprawy, które czasami musimy naprostować od tego spotkania biznesowego, które za godzinę, za godzinę ma miejsce i niezależnie od tego, jak sytuacja w domu wygląda, po prostu tego nie przenosimy. Ale na pewno mamy tą umiejętność, żeby dosyć szybko wszelkie konflikty rozwiązywać, rozmawiać ze sobą. Natomiast wracając do tematu tego, jak ze sobą współpracować i się nie. Ja Ci to po prostu postawić na swoje mocne strony i tymi y, mocnymi stronami y, obsadzić biznes. Na przykład, no, na, na, na gorąco, Rek jest świetny w analizie działki, ja nie jestem w tym dobra. Ja mogę się tylko przyglądać, mogę się wypowiedzieć, ale to nie jest jakaś moja najmocniejsza strona, więc ja mu w tą kompetencję nie wchodzę i ufam, że on to zrobi dobrze. Ja współpracuję z kolei z bankami, w tym się specjalizuję, zajmuję się wszelkimi nie sprawami się też związanymi z finansami firmy. Arek tutaj się może troszkę mniej czuje mocniej, no ja się czuję w tym mocniej. Dlatego tak? Ty w styczniu odbierasz nowe auto, on dopiero w lutym. Ja on w styczniu, o, ja w lutym. Luty, no, widzisz, no, jak się no, okay. załatwił. Nie, to jest czysty przypadek, mieliśmy w tym szukamy. samym Młodnie czasie. Ładnie wyglądamy na tej okładce? Mieliśmy... Cacy, no jak Nie sumie, gadaliśmy ale. ze sobą. Trzy dni. Po okładce? Nie, jak jechaliśmy na tą sesję. Jak jechaliśmy z na tą okładkę, to nawet osobnymi samochodami. A jechaliśmy. czyli tu były jakieś ciche dni, tak? Dokładnie no, tak. Okay. tak, wiesz. To, to tak wyglądają ciche dni. Dziękuję Wam za tak szerokie otwarcie się i odsłonięcie kulis i zawodów, ale też i prywatnego życia. Dziękujemy, Dziękujemy. było nam bardzo było miło. Bardzo miło.